Witam i witam na kanale Jack TV. No Oczywiście jak zwykle muszę kurwa poprawić ten, ten, yy, ten swój yy, kamek, który noszę na szyi. Zawsze, zawsze nie pamiętam o tym, żeby to zrobić przed nagrywaniem. No ale dobra, no okej, okay, nic się nie stało. Słuchajcie. Yy, pierwsze. Pierwsze to jest tak. Mm, Meksykana e, słuchałem, oglądałem meksykana film, gdzie on by chciał zacząć e, e, robić streamy na wyjazdach e, z telefonu. E, tylko na razie ma problem z tym, że e, nie wie, jak zrobić i wrzucić e, do OBS-a e, streamlaba w telefonie, bo powiedział, że z telefonu wie już jak y, odpalić streama na streamlabie, ale nie wie jak wrzucić y, do y, czy tam ten pasek celu y, do streamlaba. Hmm. Widzisz, Meksyk, ja, y, ja robię y, w większości. Na, w większości robiłem, bo tam ostatnio, jak ten, to troszeczkę z komputera, ale w większości to y, robię. Y, to jest tak bardziej do, do Meksyka, y, który pewnie ogląda ten kanał, albo ktoś mu nawet y, poleci, może y, ten kanał, gdzie w tej chwili, no może nie wytłumaczę, co i jak ma zrobić, ale ja. Y, od początku mojego streamowania jest to yy, streamowanie w większości z telefonu yy, pasek celu. Oczywiście, że, że jest, yy, jest to na streamlabie yy, pasek celu. Mam yy, donaty. Yy, dodatkowo też yy, pięć pierwszych donatorów. Które się wyświetlają, i jest wszystko łatwo, łatwo, bardzo łatwo. Mm, tam to wrzucić. Po pierwsze, ja nie będę y, tłumaczył, jak to zrobić, ale jest jedno. jak y, Jakby to powiedzieć, nie, nie, nie chcę obrażać, ale jak się ma troszkę w głowie oleju, to wystarczyłoby, jakby wpisał. Na YouTube wejść na kanał YouTube'a, wpisać sobie jak w stream labie na telefonie, dodać telefon, dodać pasek celu czy donate. Y. Wystarczy albo pasek celu albo donate y. i będzie wytłumaczona i znaleźć taki, y, m, taki filmik, gdzie będzie to po polsku, bo mój kanał nie jest y, od tego, żeby znaczy ja na swoim kanale nie nie robię takich filmików, gdzie pokazuje, co jak dokładnie masz zrobić. Y, jak dla mnie. Bo ja y, streamlaba. Wcześniej używałem inny program i, i nie wrzucałem y, jak jakby to powiedzieć, donate'ów i paska celu, później po jakimś czasie właśnie y, zacząłem używać Streamlab-a. właśnie i, i, i tam pasek celu można wrzucić, można dorzucić nawet można tekst, wrzucić, coś tam y, jeszcze dopisać, żeby jeszcze coś było napisane. Także... W sumie Streamlaba używam do streamowania na telefonie. Nie wiem, będzie z 2 lata albo może trochę no, dwa lata albo troszkę dłużej nawet. Także w sumie wiem co jak, gdzie jak to wrzucić. Jakby to można powiedzieć, dla mnie jest to bardzo łatwe. Yy, z palcem w dupie czy z zamkniętymi oczami mogę to kurwa sobie tam ustawić Tak, jest troszeczkę mm, ciężko ustawić yy, niestety yy, donejty, które się pokazują yy, tak, żeby były czytelne w całości yy, yy, wiem tylko jedno, że jest to łatwo zrobić ale y, trzeba mieć jakąś prześciówkę, żeby można było do telefonu, prześciówkę taką, żeby można było podłączyć y, myszkę. Wtedy, wtedy jest łatwo y, ustawić y, te donate, y, żeby były tak y, wyświetlane, żeby można było je przeczytać w całości, bo jak są naprawdę bardzo długie teksty, czy ten, to są troszeczkę albo z boku ucięte, Albo z dołu uciętej z boku i, i to tak ten jest tam jakaś część pokazana widać i wyświetlają się ale prawdę mówiąc jest to do zrobienia bo sam to używam tyle czasu że mm, jak robię streamy to moje streamy w większości yy, zazwyczaj yy, są z telefonu i, 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 i mam pasek i celu. Mam donate ustawione i wrzucone ten link. Od Paska celu to samo i tak samo od pięciu pierwszych donatorów. Nie jest to trudne. Także, jak już tak naprawdę, Meksykano, chcesz to sobie poustawiać i chcesz wiedzieć, jak wrzucić te linki, żeby one były wyświetlane w trakcie. Jak włączasz Streamlab, no to niestety musisz sobie wejść na YouTube, wpisać, wpisać Streamlab ustawienia i albo dodać Streamlab, jak, jak wrzucić donate y czy pasek celu na telefonie, na Streamlabie. I wtedy znajdziesz jakieś tam filmy. Nawet jak będzie to po angielsku, wystarczy popatrzeć na to, gdzie klika, co klika, gdzie co robi, jak robi, żeby to ustawić. Myślę, że nie jest to chyba dla ciebie taki problem. Jak jesteś takim inteligentnym człowiekiem, jak to to pokazujesz na filmach, i że masz maturę, no to chyba nie jesteś taki głupi, nie? No także. Nawet jak coś jest po angielsku, to chyba też nie będzie takie trudne, żeby to skumać. Dać się da. Drugie, trzeba sobie doinstalować. Jak masz jeden telefon, a chcesz czytać, prawdę mówiąc, komentarze, to najlepiej zrobić sobie tak, żeby podzielić ekran. W jednej połowie masz Laba, widzisz siebie i, i, i tak jak tu masz wszystko ustawione, a w drugiej połowie yy, wchodzisz sobie na YouTube'a i tam sobie wchodzisz na swój kanał, na swoje, yy, na swój ten na żywo i yy, prawdę mówiąc tylko wyciszasz, żeby nie było słychać Ciebie yy, jak mówisz i możesz sobie czytać yy, komentarze ludzi. To też <laughs> możesz się dowiedzieć, <laughs> skąd wziąć taki program, bo to musi, bo nie wszystkie telefony mają to oryginalnie mm, zainstalowane. Niektóre telefony mają to już zainstalowane, że można sobie podzielić ekran. Natomiast to, żeby nawet jak nie jest zainstalowany żaden taki program do podzielenia obrazu, na telefonie, no to wystarczy też sobie wpisać na YouTube program do podzielenia obrazu na Androidzie na, albo na telefonie. Tam się dowiesz, jak to ustawić, jak to zrobić, skąd to wziąć, jak się nazywa program. Ja już powiedziałem, nie nie mam kanału takiego informatycznego, którym bym pokazywał, co jak zrobić, tylko po prostu daję ci takie wskazówki, w jaki sposób możesz się tego wszystkiego dowiedzieć i jak możesz to sobie zrobić, bo mnóstwo rzeczy jest na internecie, na YouTube, mnóstwo osób takie rzeczy nagrywa, pokazuje, mają yy, w takim kontekście swoje kanały, gdzie pokazują co jak zrobić także no problem no problem tylko trzeba y, chcieć i trzeba sobie y, ten bo z tego co y, z, y, wysłuchałem jak to mówię, że masz problem z tym żeby wrzucić y, te linki z tipli na na tego steam laba, żeby wyświetlało pasek celu, donate y, czy tam na przykład tych pięciu pierwszych, 30 pierwszych donatorów no to, to wszystko się da zrobić, tylko trzeba hmm. po prostu jakoś sobie poradzić w ten sposób, żeby znaleźć ktoś kto pokazuje takie rzeczy ja tylko daję Ci taki cynk, że można to w ten sposób się dowiedzieć i można podzielić jeszcze dodatkowo ekran na telefonie, gdzie widzisz siebie na, na Streamlabie, a z drugiej strony masz, a w drugiej połowie otwierasz sobie YouTube'a i możesz sobie spokojnie czytać komentarze. A tak jest właśnie lepiej yy, w ten sposób, dlatego że można komentarze włączyć na Streamlabie, ale jest to chujowe, bo. Yy, w sumie pokazuje Ci się ten, jak nie zdążysz przeczytać, to jest dupa, bo nie możesz ani tego um, cofnąć, ani nic, nic nie możesz zrobić. Na, y, y, na podzielonym ekranie, jak jesteś na YouTubie, m, możesz za, zawsze sobie ściągnąć trochę na dół, zobaczyć co ktoś pisał. Także wszystko da się zrobić, tylko trzeba pomyśleć, bo mnóstwo jest takich y, informacji na YouTubie, gdzie pokazują jak takie rzeczy zrobić jak sobie poradzić z tym bo streamlab wiem, że niestety na komputer jest w wersji angielskiej oryginalnej i jest w wersji polskiej a na telefon niestety jest w wersji angielskiej i może być to właśnie dla Ciebie ten kłopot no dobra, i to by było słuchajcie, to, to by było na wszystko na tyle. Jak ktoś z widzów ma kontakt z Meksykanem, bo jakby miał kontakt z Meksykanem, to mu napisał, co jak albo gdzie ma wejść, co ma ten tam, żeby sobie sprawdził, zobaczył i, i, i że nie jest to takie trudne. Ale to, że ja nie mam kontaktu żadnego do niego, więc niestety. Nie poradzę nic. Mogę tylko jedynie Was, widzowie prosić najwyżej. jak sobie wejdzie na ten kanał, na ten filmik. I, I pomyśli nad tym, żeby właśnie w ten sposób to sobie jakoś mm, y, pomóc. Także to by było wszystko. Do zobaczenia. Lajkujcie, y, subskrybujcie, komentujcie jak tyle hejka